Krystyna Kendra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Sejm rozpoczyna pracę nad tak zwaną ustawą maturalną. W szkołach, w których nie odbędą się rady pedagogiczne, uczniowie zostaną sklasyfikowani przez dyrektorów. Według zapowiedzi rządu w nocy ustawa ma być przegłosowana w Senacie. Spośród 422 szkół w Małopolsce, gdzie są matury, strajkowało około 40% placówek. Jeszcze wczoraj kurator oświaty Barbara Nowak zapewniała, że akurat tutaj nie ma problemów z klasyfikacją uczniów. Nigdzie żaden dyrektor nie powiedział, że mogą być jakiekolwiek problemy, żeby jakiekolwiek problemy przewidywał. Związek Nauczycielstwa Polskiego przekonywał, że klasyfikacja uczniów to suwerenna decyzja rad pedagogicznych. Dlatego w wielu miastach rady pedagogiczne się nie odbyły. Niejasne, sprzeczne ze sobą komunikaty płynące ze strony organizatorów protestów, brak wezwania do zakończenia bądź zawieszenia protestu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego tworzy sytuację wysokiej niepewności. Rząd postanowił przerwać niepewność wokół matur. W szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matury, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorowi szkoły. Jeśli ani rada pedagogiczna, ani dyrektor nie będą chcieli sklasyfikować uczniów, takie prawo trafi do organów samorządowych. Projekt może liczyć na szybką ścieżkę legislacyjną. Jeszcze dziś zajmie się nim Sejm. Mamy nadzieję, że między 15 a 16 odbędzie się głosowanie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie projekt zostanie przesłany do Senatu. Senat zbierze się dziś o 19:00. W nocy odbędzie się głosowanie, po którym uchwalona już przez parlament ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda przebywał wczoraj w Świdwinie. Podkreślił, że nauczyciele zasługują na wyższe pensje, ale emocjami niczego nie uda się załatwić. Proszę sklasyfikować młodzież i zrobić matury. Tak, żeby młodzi nie musieli się denerwować, żeby mogli je spokojnie zdać, żeby mogli być spokojni ich rodzice. Dziś tego spokoju nie ma. Zresztą wielu uczniów i rodziców zwracało się w tej sprawie do małopolskiej kurator oświaty. Bardzo wiele przykrych słów usłyszałam na temat nauczycieli, na temat tego, że się na nich zawiedli. Dużo gniewu i złości, bo przecież chcą zdawać egzamin i chcą iść na wyższe studia. Kancelaria Prezydenta podziela pogląd, że trzeba zabezpieczyć się prawnie, tak aby matury się odbyły. To słowa prezydenckiego ministra Andrzeja Dery. Dlatego tak zwana ustawa maturalna będzie mogła liczyć na podpis głowy państwa. To dyrektorzy szkół prosili o rozwiązania prawne, które umożliwią klasyfikację uczniów, powiedziała na antenie telewizji Trwam minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Minister ponowiła apel do związkowców o udział w okrągłym stole na temat oświaty. Przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz w odpowiedzi na tak zwaną ustawę maturalną mówił o złym precedensie i fatalnym prawie. Rząd musiał jednak zabezpieczyć się prawnie, wskazuje minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Oceny są wystawione. W związku z tym na podstawie tego, co jest w dziennikach, będzie odbywała się klasyfikacja. W polskim punkcie widzenia minister edukacji narodowej podkreśliła, że ustawa będzie miała zastosowanie także w przypadku, gdy nauczyciele nie klasyfikują uczniów szkół podstawowych. Dyrektorzy prosili o takie rozwiązania prawne. To ich głęboka odpowiedzialność za uczniów, za ich rok życia, dlatego że nie sklasyfikowanie ucznia to po prostu powtarzanie klasy. To nie tylko niedopuszczenie do matury, to również odpowiedzialność przed rodzicami. Rząd podtrzymuje swoje propozycje dla nauczycieli. Ponawia apel o zaprzestanie strajku i udział w okrągłym stole w sprawie oświaty. Ja próbowałam dwukrotnie rozmawiać ze związkami, żebyśmy jednak pomyśleli o tym, w jaki sposób zmienić strukturę wynagrodzeń, żeby rzeczywiście te pieniądze, które przekazywane są samorządom, były wprost w kieszeniach nauczycieli. Struktura wynagrodzeń ma być jednym z tematów rozmów okrągłego stołu poświęconego oświacie. Dyskusja będzie odbywać się w czterech obszarach: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji, nowoczesna szkoła. Jarosław Kaczyński ponawia apel o podpisanie deklaracji w sprawie euro. Przyjęcie europejskiej waluty dziś jest szkodliwe dla polskiej gospodarki, podkreślił prezes PiS-u w rozmowie z telewizją Trwam.
Prawo i Sprawiedliwość wyszło z propozycją dyskusji o euro w Polsce. Stąd deklaracja, która mówi, że wspólna waluta może zostać wprowadzona dopiero, kiedy Polacy osiągną europejski poziom życia. Chodzi o to, żeby wszystkie stronnictwa się jasno wypowiedziały. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił w rozmowie z telewizją Trwam, że dziś euro w Polsce opłaca się Niemcom, Holandii czy Austrii, nie Polsce. Nawet takie kraje jak Finlandia, czyli silne gospodarczo, niewielkie, ale silne gospodarczo z wielkimi osiągnięciami gospodarczymi, w sferze oświaty wielkimi osiągnięciami, no tracą na euro w sposób taki zupełnie oczywisty. Wielkie firmy jak Nokia. Dystans między Polską a krajami Europy Zachodniej ulega zmniejszeniu, ale dyskusja o euro powinna wrócić dopiero, kiedy uzyskamy poziom życia porównywalny z Niemcami, mówi Jarosław Kaczyński. Przyjęcie euro w tej chwili jest w oczywisty sposób szkodliwe dla polskiej gospodarki i dla polskich kieszeni. To wszyscy powinni stwierdzić, że euro może być przyjęte dopiero wtedy, kiedy Polska uzyska naprawdę bardzo wysoki poziom rozwoju. Dziś Polaków przeraża poziom cen w krajach, które przyjęły euro, mówi socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Badania społeczne wskazują, że Polacy mają duży dystans wobec tej propozycji, aby jak najszybciej wejść do strefy euro. Dyskusja o euro jest kłopotliwa dla koalicji europejskiej, przekonuje politolog dr Tomasz Madras. Tam są politycy, którzy są w stanie, mają tą odwagę, choć tutaj to się nie cieszy popularnością społeczną, ale mają taką odwagę, żeby powiedzieć, chcemy euro w Polsce jak najszybciej. W dyskusji o euro Prawo i Sprawiedliwość stawia sprawę jasno i czeka na odpowiedź i Koalicji Europejskiej, i Kukiz 15. Jeżeli nie podpiszą, to znaczy, że są za euro i głos za nimi, to będzie oznaczał głos za euro w Polsce, czyli za kolejnym takim negatywnym wstrząsem ekonomicznym dla gospodarstw domowych i dla gospodarki jako całości. Paweł Kukiz w odpowiedzi na propozycję PiS-u przekonywał, że podpisze deklarację, ale tylko wtedy, gdy Sejm rozpatrzy projekt uchwały przygotowany przez jego ugrupowanie. Propozycja Kukiz 15 przewiduje potwierdzenie złotego jako polskiej waluty. Jeszcze dziś Sejm ma przegłosować rozszerzenie programu 500+. Świadczenie będzie przysługiwało wszystkim dzieciom bez względu na próg dochodowy. To kolejny po tak zwanej 13 dla emerytów element tak zwanej piątki PiS-u. Program Emerytura Plus w ekspresowym tempie przeszedł przez Sejm i Senat. Już teraz zyskał podpis prezydenta, a nowe świadczenie trafi do emerytów w maju. Szybka ścieżka legislacyjna powtórzy się także w przypadku kolejnej obietnicy PiS-u. Dzisiaj Sejm rozpoczyna pracę nad rozszerzeniem programu 500+. Ekonomista Mariusz Kękuś podkreśla, że to inwestycja w przyszłość. Zawsze dofinansowanie rodziny spowoduje, czy może spowodować w przyszłości po prostu pozytywne efekty dla gospodarki, dla ekonomii. Kapitał ludzki jest najcenniejszym kapitałem w gospodarce, mówi ekonomista. I przypomina, że w ciągu 2 lat nie uda się załatać dziury demograficznej, jaka powstała w Polsce. Dla odwrócenia negatywnych tendencji potrzebne jest co najmniej 10 lat, ale już teraz złe tendencje udało się przynajmniej zatrzymać. To znaczy liczba urodzeń może jakoś diametralnie nie wzrosła, ale na pewno zatrzymało się spadek tutaj, który od pewnego czasu mogliśmy obserwować, czyli te negatywne skutki demograficzne. Sama Unia Europejska przypomina, że program 500+ ma pozytywne efekty nie tylko ekonomiczne, ale właśnie społeczne. Udało się zniwelować różnice społeczne, szczególnie jeżeli chodzi o rodziny wielodzietne. Dzięki programowi 500+ status finansowy tych rodzin się znacznie poprawił. Według nowych regulacji nie będzie już kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. 500+ trafi do wszystkich dzieci. Głosowanie nad projektem ustawy może odbyć się jeszcze dzisiaj. Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego z Prawa i Sprawiedliwości przeciwni ideologii LGBT przygotowali specjalny projekt uchwały, który jeszcze dziś trafi pod obrady. Radni Prawa i Sprawiedliwości z Sejmiku Województwa Lubelskiego mówią nie dla LGBT w ich regionie. Nie godzimy się na wprowadzanie do polskiego systemu oświaty elementów wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia. Nie godzimy się na sprzeczne z prawem oraz realnym dobrem naszych dzieci instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach tzw. latarników.
Projekt stanowiska w sprawie niebezpiecznej ideologii został przesłany do wszystkich radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dokument zostanie prawdopodobnie przyjęty na dzisiejszej sesji. Opozycja zapowiada jednak, że przedstawi kontrstanowisko. Profesor Mieczysław Ryba, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, nawiązując do podpisanej przez prezydenta Warszawy karty LGBT+, tłumaczy, że nie tylko na szczeblu państwowym, ale także samorządowym mamy do czynienia z próbą zrewolucjonizowania najbardziej elementarnych relacji społecznych, jakie funkcjonują w naszej kulturze. Od małżeństwa począwszy, poprzez relacje rodzinne, a na narodowych kończąc, mamy do czynienia z pewną propagandą, próbą wprowadzenia rewolucji seksualnej, a więc i rewolucji kulturowej, która miałaby jak gdyby zmienić wszystko to, co w naszej tradycji, a zarazem w porządku natury, stanowi fundament państwa, fundament narodu i w ogóle tego, co zwiemy klasyczną etyką. Poseł PiS Elżbieta Kruk alarmuje, że stolica nie jest odrębnym miejscem wzmożonych działań aktywistów LGBT. Szkodliwa ideologia dociera także do szkół w innych polskich województwach, co jest niezgodne z prawem. Są to działania podejmowane bez zgody i bez konsultacji rodziców. A rodzice mają to zagwarantowane nie tylko w prawie oświatowym możliwość wpływu na to, czego uczą się dzieci w szkole, ale przypominam, że mają też ochronę konstytucyjną w tym zakresie. Poseł Elżbieta Kruk wskazuje, że celem działań środowisk LGBT jest to grupa najbardziej wrażliwa i delikatna, czyli dzieci. Prezydent Rosji Władimir Putin i przywódca Korei Północnej Kim Jong-un rozmawiali o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. To spotkania doszło we Władywostoku. Przywitanie Kim Jong-una w Rosji było wyjątkowo ciepłe. To pierwsze spotkanie Kim Jong-una z Władimirem Putinem. Przywódcy obu państw rozmawiali o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Wierzę, że to spotkanie będzie bardzo przydatne w umacnianiu i rozwijaniu stosunków między dwoma krajami, które mają długą historię przyjaźni i tradycji. Uwaga świata skupia się na Półwyspie Koreańskim, więc będziemy mieli bardzo znaczący dialog, aby wspólnie ocenić politykę Półwyspu Koreańskiego. Według medialnych doniesień Kim Jong-un będzie się starał o poparcie Rosji w staraniach o zniesienie nałożonych na Koreę Północną międzynarodowych sankcji. Przywódcy państw chcą pogłębiać współpracę gospodarczą. Jestem przekonany, że pańska wizyta dzisiaj w Rosji pomoże w lepszym zrozumieniu, jakimi sposobami możemy uregulować sytuację na Półwyspie Koreańskim, co możemy razem zrobić i co Rosja może zrobić, by wesprzeć odbywające się teraz procesy. Wcześniej Kim Jong-un nie był w stanie porozumieć się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Władimir Putin z zadowoleniem przyjął jednak wysiłki Korei Północnej na rzecz poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Kim Jong-un stwierdził, że rozmowy z rosyjskim przywódcą były rzeczowe i dotyczyły kwestii interesujących obie strony. To były informacje dnia, kolejne wydanie po modlitwie Regina Celi. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Marta Klimczak, zapraszam na prognozę pogody. W północnych i wschodnich regionach kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na Pomorzu i wschodzie lokalne burze oraz opady deszczu. Nad pozostałym obszarem kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 23 stopni na południu i zachodzie. Będzie wiał umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie spadnie na barometrach 1015 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.